Szanowni Państwo, projekt uchwał w trybie dwóch czytań. Projekt uchwał druk nr 1218. 1218, uchwalenie budżetu miasta Krakowa na 2013 oraz w sprawie zmian w budżecie miasta. Pani dyrektor Małgorzata Okarmus, bardzo proszę. A co to jest? To już było wszystko, czyli co? Pani przewodnicząca, szanowni państwo, projekt uchwały zawiera zmiany w planie przychodów na kwotę 220 milionów. Jest to w związku z planowaną emisją obligacji. Treść uchwały również jest zmiana w treści uchwały, która otrzymuje brzmienie: sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu miasta na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z tytułu obligacji. Ta kwota 220 milionów złotych. Natomiast z tytułu wcześniej zaciągniętych, z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kwota 80 milionów złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Opinii prezydenta nie widzę. Prezentacja stanowisk klubów radnych nie ma. Otwieram dyskusję. Nikt z państwa nie ma ochoty. Szanowni państwo, wpłynął wniosek wprowadzenie do drugiego czytania jako sprawy nagłej. W związku z tym musimy głosować, tak? Musimy głosować wniosek wprowadzenia sprawy do drugiego czytania jako sprawy nagłej. Według mnie, ale czekam na potwierdzenie. Tak. Więc szanowni państwo, zakończyłam pierwsze czytanie i w związku z tym, ponieważ wpłynął wniosek o to, żeby rozpatrywać sprawę jako nagłą, wprowadzenie do drugiego czytania, musimy to przegłosować, tak? Wprowadzam termin w dniu dzisiejszym do godziny 15, ale musimy przegłosować. Dobrze, czyli proszę państwa, wprowadzenie, termin autopoprawek na godzinę 15 i na 15.05 wprowadzenie terminu poprawek w dniu dzisiejszym.